jestem, jak to się mówi, z szerem. O. O. Właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że dowiedziałem się w informacjach, że w wózce Buber tam jest las i jest uska, ja kiedyś byłem tam na koloniach, bo tam las i schodzisz z góry całe tej do wody, a tam jest plaża i ogółem w wiadomościach było, że wcześniej, bo teraz ostatnio trochę popadało, ale tam pisało w internecie, że Buber wyszedł właśnie z lasu, chyba chciał się napić wody tej z morza, bo pić mu się chciało, bo wcześniej taka była temperatura, a tam plaża cały te i na noc po prostu przy wodzie zgrzewka piwa puszkowego. Nie wiem, może ktoś chłodził i może całe te wyrzuciło. A Buber popatrzył się, no to 6 puszek było zapakowane w tej folii. I on popatrzył się cały te i on ma te kły takie ma i po prostu wbił i ogółem wyjął 2 puszki i jak wyjmował te puszki, to chwycił i przydziurawił jedną puszkę i od razu przychylił, kucnął sobie, przychylił sobie i wypił piwo jedno. A ogółem chciałem jeszcze powiedzieć, że i dwa właśnie wyjmował ta folię, całe te 2 puszki wyskoczyło, a 4 zostało. I po prostu napił się i napił się drugiej puszki, też chwycił całe te i leżał, a rano było temperatura na plaży, ludzie zaczęli te, a on Buber ten właśnie leżał, ja nie wiem, leżał przy plaży tak przywrócony, tak głowę miał z boku, całe te zawołali, co się dzieje, całe te dobrze nawet trzeźwiałkę nie zabrali go. I chciałem jeszcze powiedzieć, bo ten Buber to nie był przytomny i po prostu zawołali te od ochrony środowiska, te lekarze przyjechali i do szpitala i kroplówki 3 dni. Dobrze, że to nie ogółem policja go, to jakby od razu zobaczyli, że alkoholem czuć czy co, to od razu by było, co zawieźliby na wytrzeźwiałkę i co to by było i po prostu wykończyłby się i nie byłoby Bubra.